służby protestują, ponieważ brakuje im pieniędzy i nie mogą utrzymać się za wynagrodzenie z postępującą inflacją. Właśnie pytamy ich, dlaczego dla was, Polacy, chcemy uzyskać odpowiedź, dlaczego protestują. Dlaczego panowie protestują? Proszę powiedzieć. Tak. Dla Polaków, ale dlaczego? Dziękuję. Dlaczego państwo protestują? Musimy godnie żyć. No tak, ale teraz nie żyjecie godnie? Nie, proszę pani. Ale niech pan powie dlaczego. Polacy nie wiedzą, dlaczego protestujecie. Bo moja rodziny i brakuje mi, żeby przyszła do ostatniego dnia miesiąca. Ja panu powiem, dlaczego ja pytam. Dlatego, że Polacy nie wiedzą, dlaczego wy protestujecie i oni powiedzą tak. Protestują, bo brakuje im pieniędzy i mają za dużo albo za mało. Więc niech pan powie szczerze, po prostu jak to wygląda, jeżeli chodzi o struktury policji, że wam brakuje tych pieniędzy. Bo ja przysięgałem. Ja chcę służyć. Służę. Bronię ojczyzny, bronię Polaków. Chcę godnie za to żyć. Czego pani jeszcze nie rozumie? Ja rozumiem. Nie, pani nie rozumie, bo pani pyta. Gdyby pani rozumiała, to by mnie pani nie pytała. Jestem dziennikarką, to moje zadanie. Nie, proszę pani. Pani wyszukuje dziury, w całym. My chcemy godnie żyć. Chcemy, żeby naszym rodzinom wystarczało. Chodzimy do służby. Bronimy granic tego kraju. To czego pani jeszcze chce wiedzieć? Co pani jeszcze brakuje? Wydaje mi się, że służby w tym kraju powinny godnie żyć, godnie pracować i stąd nasza obecność tutaj. Czyli teraz tego brakuje? Owszem, brakuje. Czy coś jeszcze jest takiego do poprawy? Wie pani co, to jest temat rzeka, na pewno nie na jakiś taki, jakąś pogadankę tutaj przy ulicy, ale najlepiej skontaktować się z związkami i z nimi ustalić, o co walczymy. Dlaczego pan nie może? Do rzecznika, proszę. Mogę pani powiedzieć, że pani bardzo ładnie wygląda. Dziękuję bardzo. Ale powiem panu tak, skoro państwo nie mówią tutaj Polakom i mówią państwo, że państwo myślę, nie że mogą pan jest mówić. Jest rzecznik, który się jest w stanie bardzo dobrze wypowiedzieć w tym temacie. Myślę, że nie powie tego, co pan by powiedział. No i tego się trzymajmy. A pani jest jakiego? To jest redakcja. Goniec.pl. My protestujemy, żeby wyrównać nasze wynagrodzenia z inflacją, która panuje obecnie w Polsce. Czy jest pan zadowolony z obecnych rządów? Nie, absolutnie nie. Będzie pan głosował w najbliższych wyborach przeciwko partii PiS? To pozwolę sobie zachować dla siebie, bo no nie chcę tego mówić na głos, żeby to nie miało związku z moją karierą. Boi się pan mówić? Jestem niepewny w związku z tym. Rozumiem, a bo nie wiem, pana koledzy bardzo rzadko chcą cokolwiek mówić. Pan się zatrzymał i ze mną rozmawia, więc pana pociągnę za język. Dlaczego koledzy protestują? Bo pan widzę straż pożarna. Koledzy protestują, bo chcą wyrównania swoich wynagrodzeń z postępującą inflacją. Nie chcą podwyżek, chcą wyrównania. A czy uważa pan... Nie chcą stracić, w związku z tym, co dzieje się obecnie w gospodarce. Rozumiem. A czy inni dostali podwyżki, jeżeli chodzi o służbę, a wy nie? Z tego, co się orientuję, to nie, aczkolwiek nie wiem. A wojsko? Wojsko to jest inny resort i z tego, co wiem, to wojsko dostaje, aczkolwiek nie jestem w resorcie i nie chcę się wypowiadać na temat wojska. Ja się mogę wypowiadać na temat resortu spraw wewnętrznych i administracji i wiem, że my nie dostajemy wyrównania w związku z postępującą inflacją. I właśnie dlatego protestujemy. Panowie coś powiedzą? Nie, my nie. Panowie coś powiedzą w ramach protestu? Oczywiście, że tak. W ramach protestu. Dlaczego państwo protestują? Bo Polacy nie wiedzą. Protestujemy dlatego, ponieważ rząd nie uwzględnił inflacji, która wynosi teraz 18%, a my jako służby mundurowe, czyli muły takie robotnicze, mamy dostać około 9%, tak? Czyli to nawet nie jest dewaluacja inflacji. Tak? Także... tak, to się zaglapował i urosła mu duża stopa procentowa. Czyli nie może wepchać pieniędzy No nie może tak być, proszę pani, nie może tak być, no. Żeby inflacja przerosła naszą wypłatę, tak? Niech to się zgadza z sobą, niech inflacja będzie wyrównana, niech rząd da nam po prostu to, bo rynek prywatny rządzi się swoimi prawami, tak? A my jesteśmy na ich garnuszku, także jeżeli oni chcą, żebyśmy my robili swoją pracę,
i robili to dobrze i żeby poziom i standard tej służby był zachowany, no to niech ta inflacja zostanie po prostu nas zwrócona. My nie chcemy podwyżek. My chcemy żyć na tej samej stopie jako służby mundurowe. My przechodzimy testy, przechodzimy inne szkolenia i odpowiadamy za wiele rzeczy. No ale no, kosztem czego? Kosztem tego, że zarabiamy mniej? Jest bieda. Dostajemy okruszki, a nie kromkę chleba. Tak jak wszyscy dostają podwyżki, tak samo my żądamy o podwyżki, godne podwyżki, a nie okruszki, które spadają pod stołem w rządzie. Życie ludzkie, my ratujemy życie ludzkie stabilizujemy to państwo jako służby wyszkolone na koszt państwa, tak? Jesteśmy wyszkoleni na koszt państwa, stabilizujemy ten kraj, tak? Ale to nasze szkolenie nie może iść na marne. My nie możemy pracować za kromkę chleba. My nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy pracownikami, tak samo jak rynek prywatny. Więc ja uważam, że no, powinniśmy co najmniej nie spaść z tego poziomu, utrzymać się na nim, ale jeżeli dokłada nam się obowiązków, no to jak w każdym zakładzie pracy, jak człowiekowi nie starcza, no to musimy zarabiać więcej, tak? No, nie wiem, czy w każdym zakładzie pracy, czy w Sejmie, czy w Senacie przechodzimy testy psychologiczne, fizyczne co roku, tak? My przechodzimy. Musimy je przejść, żeby być. Ale czy ci politycy przechodzą takie testy? No nie, jednak nie. To pytanie, kto kim rządzi? Czy wariaci rządzą tymi normalnymi, czy to ci normalni domagają się od wariatów tego, żeby było normalnie? Kochana, ja... Dlaczego pan nie może? Nie mogę, od tego są panowie, którzy się wypowiadają. Nie, ja uważam, że pan ma prawo głosu i pan powinien powiedzieć. Dlatego przyjechałem na strajk, bo rząd, kochany, nas oszukuje. Podaje tylko procenty, a nie liczby. Rozumiem, że protestujecie przeciwko temu, co się dzieje, to znaczy jeżeli chodzi o płace, tak? Tak. Płaca jest za niska, wszystko rośnie, ceny idą w górę, kredyty, wszystko idzie i po prostu przyjechaliśmy walczyć o swoje. Protestujemy dlatego, że mamy o swoje prawa, chcemy jak najwięcej zarabiać, jak wszyscy Polacy, godnie żyć. Ratujemy życie. Godnie zarabiać. I godnie zarabiać, tak. Może pan pokazać flagę? Jak najbardziej. Ciężko pracujemy, naprawdę dużo pracujemy i chcemy godnie zarabiać, no tak jak mówię, tak? A oprócz zarobków, czy coś jest nie tak w strukturach? Jest wiele niuansów, prawda, tylko no to jest na szczeblu, prawda, tutaj związki muszą się dogadać z władzami, z zarządzającymi, tak? A popierają państwo obecne rządy? Rządy? Jak najbardziej, no popieramy, no tylko muszą się tutaj no, dostosować też za nami i stać za nami, bo my jesteśmy też również, no tak jak mówię, no staramy się tutaj być również z nimi, a oni żeby byli za nami, tak?